Dzień dobry. Omówię rozwiązanie zadania Jagody. W tym zadaniu dowiadujemy się, że trzech chłopców zarobiło N złotych na zbieraniu jagód. Kwota ma zostać równo podzielona pomiędzy ich trzech. Naszym zadaniem jest powiedzieć, ile pieniędzy dostanie każdy z chłopców. Nasz program rozpoczynamy od załączenia biblioteki IOStream. Jest to biblioteka, dzięki której będziemy mogli wczytywać ze standardowego wejścia oraz wypisywać na standardowe wyjście. Załączamy również bibliotekę IOManip. Jest to biblioteka, dzięki której będziemy mogli określić format liczb wypisywanych na wyjściu. Następnie mamy linijkę Using Namespace STD. Mówi ona to, że będziemy korzystali ze standardowej przestrzeni nazw. Przechodzimy do funkcji głównej. Int oznacza typ zwracany przez tę funkcję. Main to jest nazwa tej funkcji, a puste nawiasy mówią, że funkcja nie będzie przyjmowała żadnych argumentów. Następnie mamy klamerkę otwierającą i klamerkę zamykającą. Te dwie klamerki oznaczają odpowiednio początek i koniec ciała funkcji głównej. W tej funkcji deklarujemy zmienną o nazwie n, która jest typu double. Na końcu deklaracji umieszczamy średnik. Dalej mamy instrukcję wczytania sin. Po dwóch znakach większości podajemy nazwę zmiennej, do której chcemy wczytać wartość, która zostanie podana na standardowym wejściu. Dalej mamy instrukcję wypisywania cout i po dwóch znakach mniejszości podajemy pierwszy manipulator, setPrecision. SetPrecision mówi, z jaką dokładnością ma zostać wypisana liczba. Ile miejsc po przecinku ma się znaleźć na standardowym wyjściu? W nawiasie podaliśmy, że mają być to dwie cyfry. Po kolejnych dwóch znakach mniejszości podajemy kolejny manipulator fixed, który mówi, że liczba ma zostać wypisana w formacie dziesiętnym. Po następnych dwóch znakach mniejszości podajemy wartość wyrażenia, która ma zostać wypisana na standardowe wyjście i jest to n dzielone przez 3, slash oznacza operację dzielenia. Na końcu instrukcji wypisywania umieszczamy średnik. Na końcu naszej funkcji zwracamy wartość 0. Dziękuję za omówienie.